Witam w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, dziedzictwo Hogwartu. Dobra. Ostatnio próbowałem porozumieć się z Poppy w sprawie centaurów i jakichś tych tych pierwowzorów złotego znicza, nie? Ale oczywiście były inne dystrakcje. Była Sówka, oto Minisa. No i zajęliśmy się Awadą Kedawrą, którą zdobyliśmy. No i doznaliśmy też dramatycznych scen związanych oczywiście z rodziną Salowów, czyli rodziną Sebastiana. Jak ja to mam zejść, z tego nigdy nie pamiętam. No. Zejdź. Dobra, natomiast teraz wracamy do oryginalnego planu, czyli porozumienia się z Poppy w sprawie jej questa relacyjnego i powrót na tory misji głównej. Zobaczymy, że to się uda zrobić już dzisiaj. Mysterious and a bit unsettling. What to do? You made it. O, to są te złote znicze? Tak? Nie, to są jakieś te. Takie raczej pszczoły. Myślałem, że to ptaki będą. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. Kolejne takie przemyślenie mam. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Że wiele questów dzieje się właśnie w zamkniętych lokacjach. Jaskinia, kopalnia. To jest cały piękny, otwarty świat, a bardzo niewiele misji było w tym otwartym świecie. Wszystko w tych, jakby wiecie, odizolowanych lokacjach. I nie żeby tam jakieś rzeczy się działy, typu jakieś wybuchy, pożary, czy one są specjalnie unikatowe. Trochę copy-pasta, nie? Więc nie wiem, czemu tak poukrywali te questy w tych wszystkich jaskiniach i kopalniach i innych. Czy to mniej realistycznie? No gdyby te rzeczy się działy w świecie, no to przecież ci ludzie by to widzieli, nie dopuściliby do tego, nie wiem. Realizm w tej grze... Czy realizm w grze fantasy, nie? No ale... Tu coś, jakaś droga prowadzi. Ale tu tylko skarby mamy w postaci chorbotków. Złota. No dobra. Tam coś mamy. Skąd przyszliśmy? Bo już nie pamiętam. Czyli stąd, tak? Chociaż... Pewno? Co to jest? Ta lokacja tu po lewej stronie. Ryja za język, to czym? Przepraszam, lewioso, tak? Au. Aha, on ma wtedy, jak go żółty atak robi, to lewioso. A, bo mam, kurde, przecież...
Sam nie lubię tych łotoryjów. Kurde. Nie zabijaj go. God damn it. Ona rzuciła tą kapustę? Chyba tak, nie? Może nie oszukujmy się, większość tych zwierząt ma ten taki leap charge. To jest... What? What? To jest Lumos chyba, nie? No dobra. Jakieś cuda tutaj. Kurde, kilka dróg tutaj różnych jest. Tu mamy... Tu mamy coś na Lumos. Tutaj jest jakieś przejście. Wygląda jak progres. To może pierwszy tutaj. No dobra, tutaj muszę przyprowadzić ćmę. Lumos. No i co? Teraz tu się chyba robi... No a gdzie jest ta rzecz, którą ta rzecz... kontroluje? O! Okej, chyba wiem. Legendarniak, jak miło. Dawno żadnej nie dostaliśmy. Dobra, czyli możemy iść dalej. Bo świrgotnik. Albo ten drugi, nie definitywnie. Foopers, I beg your pardon? This must be how prawda. Luknijmy, co tutaj nas czeka później. Okej. No jest dość labiryncio. If the moonstone is here and so are Foopers, I wonder if it's being protected. Revelio. Tu jest jakieś przejście. Bombarda. Siłą nie przejdę. What? Zagadek.
Why am I not surprised? First the Fwoopers and now this. Here. Lumos. We need to find moths for those spinners. Skarby. Revelio. Skarbów a skarbów. Co tutaj muszę? Trójkątne i okrągłe. Nie wiem, czy kolejne ich ma znaczenie. Staram się od góry robić. Popiję już to rozkminienie, wiesz? Dziękuję za pomoc. Oh my god, jeszcze troszkę pomyć. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Lumos. Lumos! Tam mogę zanurkować, to co zrobię? Tu mogę coś pociągnąć. Jakieś skarby potencjalne. Okej, tam jeszcze jeden jest ten ćmowy przyjaciel. Rozumiem, że tych już nie potrzebuję, tak? Lumos. Okej. Ale ja pierwszy skoczę tutaj. A tam jest kolejny ćmowy. Ciekawe. Oh my god. No, labiryntów a labiryntów tutaj. Myślisz, że to jest progres? To wygląda jak progres. A te ćmy były na bonus, jakby area, nie? Kurde. To muszę wyjść stąd. Czy mogę? O nie, tędy. Okej, dobra. Zrobimy tam te ćmy pierwsze, zobaczymy, gdzie mnie to poprowadzi z kolei. Muszę z tym jakoś teraz wyjść. To jest... tutaj... Okay. No i co? No i zrobimy co? Nie tak. Halso, co się dzieje? Okej, okay, ćma się wynosi. A tutaj mi dadzą podest, tak? Wait. Arresto momentum. Depulsor. Arresto momentum. Come on. Lumos. Aż trzy trzeba. Czy ja mogę stąd? Nie mogę. Czyli to muszę na końcu. Czyli pierwsze tamtą, dobra. Czyli tą przetransportujemy. No chodź. No i teraz... Aha, bo to tutaj widzę, że się już blokuje. To okej. To prosta sprawa.
Myślałem, żeby nie zjeżdżać, nie? Czy trzeba to zrobić jakby na czas. Jakie skarby macie dla mnie? Czy się upewnię? Czy... Co to tam jest? Wielki Botoren. A jego się nie da przesuwać, tak? Au. Cni. Matko kochana. Strasznie są skomplikowane te botoryje i strasznie są skomplikowane z nimi challenge. Okej, jestem w tym obszarze, którego widziałem zaraz po wejściu tutaj. Where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. No dobra, to jest drugie nurkowanie, czyli to były alternatywne jakby ścieżki. Może. Coś mi się wydaje, że to będzie długa misja. Bo tu jest tak wszystko zawiłe. Czy to jest jakiś skrót? Czy to jest... Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here, I just know it. Ale wiecie co? To tamten obszar chyba jednak był opcjonalny. I don't know. I've been listening to them for a while now and I'm starting to lose my mind. Very funny. Revelio. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Incendio, which means we're one step ahead of them. Revelio. Tam jednak było, nie wyglądało tego obszar opcjonalny, nie? Tam te podziemia takie. Wydawało się, jak ta zagadka jest prowadzi do jakiegoś opcjonalnego obszaru. No ale cóż. Trudno zgadnąć takie rzeczy. Totalnie się wydawało, no tam jakiś taki ten, nie? Coś tutaj, o. Coś tutaj się zaczajone, coś tutaj leży. Co to w ogóle jest? A to tylko ukryte skarby. I jakaś tutaj arena. Czy więcej botoryjów zakładam, bo to... Pewnie. Expelliarmus! Bombarda! Confringo! Stupendo! Glacius! Stupendo! O, ja pływam, tak? O, o, to nie dobrze. Come on. Glacius! Expelliarmus! Arresto momentum! Unieś Botoryja za język! Lewioso. Jej. Udało się.
Dobra, przynajmniej jeden challenge, bo jeszcze był jakiś inny. No to chyba z tymi wielkimi takimi. No dobra. Rebellion. Tu jest jakaś ścieżynka. Sporo. 50-75, nie wiem za co to doświadczenie. W sensie, dlaczego dwa razy dostałem. Kto to wie? Jakieś ciekawe tutaj obiekty. No dobra. Jedna odnoga załatwiona. Druga jeszcze. Zastanawiam się, czy to jest przyjemny region. Czy przyjemnie zawiły, czy upierdliwie zawiły. Jest ładniejszy niż te dotychczas. Strasznie dużo czasu ostatnio spędziliśmy w tych goblińskich kopalniach i miałem już, szczerze powiedziawszy, dość. Skąd ja wszedłem stąd? Nie. Więc jakaś tutaj jaskinia z błotoryjami. Dawno nie walczyłem go z błotoryjami. Staram się ich właśnie unikać w świecie, bo są upierdliwe. No. I spoko, że są regiony, które są na przykład takie zamknięte, które je mają i trochę mnie zmuszają do walki z nimi, nie? Przy okazji dzięki temu nabieram sobie też... Okej, dobra, była ta ściana, pamiętam ją. Okej, no to fajnie, no to żeśmy tutaj zapętlili się. Chyba wszystko ładnie pozbierali, w koło już nic żółtego się nie pojawia. No to kończymy misję. Chyba. Coś tutaj jeszcze, jakieś sekrety mogą być. Filunia. O! Ludu święty, naprawdę. We found it. It's like staring directly at the moon. Revelio. Moonstone. Czy to ma coś wspólnego z mimozami, które zbieraliśmy? Kamień księżycowy uczony. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. What? Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Nie, możemy już wstrzymać wszystko z batami tutaj. Okej, no to widzicie, to jest zaleta robienia eksploracji po kolei na bieżąco, nie? Potem nie masz, o nie, czy kończysz questa, czy robić eksplorację, oczywiście. Sens robienia eksploracji to ostatni już w kilku odcinkach We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. O, jakaś zamknięta lokacja. Ciekawe. Kolejna zamknięta lokacja. How's your grand doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. Revelio. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it.
Składniki się opłaca zbierać, bo tam nie wszystkie mam równomiernie zbierane na języku Butury, ja to mi na pewno brakowało. Ostatnio też dzięki misji ze Sebastianem sporo nazbieraliśmy tego trupiego fetoru. Kilka razy walczyliśmy z trollami i nawet jakąś taką podwójną parką trolli, to była trudna walka. Więc smarki też mam z głowy. Wilki chyba na bieżąco w miarę regularnie spotykamy. Wydaje mi się, że Butoryje były tymi, których mi brakowało, więc super, że teraz sobie nabiłem. A Butoryje chyba są potrzebne do Maksimy, nie? Czy będzie tu wielka walka? Raczej wygląda to na arenę, więc spodziewam się takich rzeczy. No umieść. Chyba mi rozłączyło kontroler z jakiegoś powodu. Patrzę, czy inne urządzenia działają. Luna Bole. Jakieś takie ładne niebieskie. Sielsko. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but two mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing, or I'd never have spotted it. It was the night I... Well, the night I met High Wing, actually, I... If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen, a good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in. But the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with High Wing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Do your parents know about the things you do now? Saving the dragon from the fighting ring, for instance? We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there. Acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous, and nowhere a child should ever grow up.
I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. Okay. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Ciekawa historia, bardzo ciekawa. Zresztą wszystkie, w sumie chyba najmniej ciekawa chyba jest Nati. Mimo wszystko. No może nie, może Amit. Nie, Amit. Amit z Ravenclaw jest najmniej ciekawy. Potem Nati, potem Poppy, no i Sebastian ma najciekawszą historię. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidgets lies in the moonlight? Of course, that's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Wow, jeszcze kontynuujemy ten wątek. Tak, możemy wracać. I'm ready to leave if you are. Znaczy, były tam może jeszcze jakieś surowce, ale nic innego na tej mapie nie było. Ciekawego. Ukończ 15 na 18. No wszystko się powoli kończy. How exciting. Czasu niewiele. Mamy jeszcze. O, mam Sebastiana. Ulala. No to lecę, pędzę, biegnę. A to znaczy, że muszę. Czy była sobie poczta jakaś, czy coś? Czy zaraz będzie dopiero? Nieważne. Wejście do krypty jest przy czarnej magii sali. No mam wrażenie, że te questy relacyjne faktycznie nadganiają trochę, nie? Że jestem... Byłem tu z głównymi misjami po prostu chyba... Albo z nimi tego nadgania nie wiem. Nie ma... Tu jest quest. God damn it. Can't see this being much good to a half-blood. What about you? What do you think? Please, just give it back! Pardon me. Is everything all right? No. No, it's not. Oh, you only had two bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Ooh. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline, Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to charms. Or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. It's certainly an odd decree, even for Black. Taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour, but mum's the word. Czytaliśmy korespondencję o jego rodzince, jak to wszyscy się tam, tyle tych dzieci biega i też ona wariuje, nie? If only two bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog.
No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower, just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Tak, Adelaide znamy też i tam coś pomagaliśmy, nie? Chyba z właśnie z tymi zresztą... The bells are just inside ćmami. The bell tower. Ja na ten quest się natknąłem przypadkowo, znaczy na to miejsce i zrobiłem te dzwony i odblokowałem zagadkę Hogwartu, pamiętam właśnie. I to jest to, o czym wspominałem, że mamy w sumie już dwie zagadki odblokowane i trzecia to są te dzwony, wydaje mi się właśnie, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj jest krypta, ale jeszcze tutaj z kimś mogę pogadać. O, tam jest jakaś skrzynia. Kto tutaj chce gadać? O Boże, te choinki. To jest na górze? Oh no, to trudno. To... Kiedy ja tu wrócę następnym razem? Spróbujemy znaleźć tę tajemniczą osobę. Wyjątkowo potrzebującą rozmowy. Jeszcze wyżej, kurka. Coś mi się zdaje, że jednak zacznę tej misji głównej dzisiaj, ale na pewno się ustawimy, mam nadzieję. Halo? Rebellion. Jeszcze gdzieś indziej? Czyli co, niżej? Oh, come on. No wyżej już chyba nic nie ma. Chociaż nie. Chyba jest jeszcze wyżej, przecież ta sala, nie sala, tylko całe ten skrzydło z... Tak. Z salą do zaklęć i potem astronomia jeszcze wyżej, nie? A, ten chce pogadać, okej. Professor, what did you mean when you said your education wasn't traditional? I had bet myself a butterbeer you'd be back to ask about that. It seems I've earned myself a trip to the Three Broomsticks. My father insisted rather adamantly that fun had no place when it came to learning. I struggled with his rather Socratic method of teaching, made no progress with even the simplest spells, until I made a game of it. As the process itself became a source of joy, I was able to better retain what I was being taught. I realized then how much fun was to be had in learning, and I decided to become a professor so that I may pass that joy along. I, for one, am glad. I very much enjoy your class. Delighted to hear. Now, I shall not keep you from your studies, nor time with your fellow students, both of which are invaluable to your education. Mogłem się przebrać tak jak on. Bo mam taki strój, nie? O, nie chcę mi się tego teraz robić. Dobra, idziemy. Patrzę na czas i kurczę, go jest bardzo mało. Nie będę tam zbiegał. Jestem leniwy, przeteleportuję się tam. Again. Mogłaby być taka strzałka góra-dół, nie sugerująca, gdzie trzeba iść, żeby dojść do tej ikonki. It's you! Thank you again for finding my gobstones. Oh. Kiedy to było, Zenobio? Zbieraliśmy twoje gargulki. To będzie rozmowa, tylko zakładam. Myślę, że będzie misja w tej krypcie. Z Ominisem. Pewno będzie się działo. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but
What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Oopsie. Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. Calm down. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Czy... No ja generalnie w tej relacji to tylko psuję, bo utwierdzam go w jego błędnych przekonaniach. W swoich interesach graczy typu skolekcjonować zaklęcie niewybaczalne, nie? Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. No zabił człowieka. No powinien ponieść konsekwencje, nie? No ale nie kosztem jego siostry. Wydaje mi się, że on po prostu, kiedy już będzie wiedział, że ta siostra jest cała i zdrowa, uleczy ją, to sam się, myślę, że zgłosi. I jakby w tym kierunku powinniśmy iść, nie? Żeby odwołać się do jego własnego sumienia, a nie wymuszać tej decyzji na nim, nie wydając go. Więc tak, to jest nasza taktyka, że chcemy, żeby zrozumiał swój błąd, ale jeszcze mam misję do spełnienia. Został jedynym opiekunem tej siostry. Natomiast ich wuj nie traktował ich fair, to inaczej zasłużył na śmierć. No ale przede wszystkim ta śmierć była trochę wypadkiem. Było to zrobione w afekcie. Myślę, że zrobimy sobie tą zagadkę następnym razem, ale no nie, muszę zrobić misję. Jestem naprawdę na ostatnim etapie. Myślę, że to zmieni porę roku i potem sobie porobię te sidequestiki, ale nie. Dobra, no chyba, że do tego czasu jeszcze przyjdzie jakaś sowa, nie? Już kilka razy się tak zdarzyło. Natomiast na chwilę obecną myślę, że trzymam wszystko, co trzeba. Gdzie ta misja jest? Może się ustawię, chociaż nie, bo sobie jeszcze teraz podejdę do pokoju życzeń, przecież wszystko to, nie? Mapa świata. Jej, muszę pierwsze misje zaznaczyć. Mam się z panią profesor Weasley spotkać, nie? Coś tam, ona coś tam może wiedzieć. Ula la.
No jak nas tutaj nie było całą grę, tak teraz po prostu badamy cały ten obszar. Tu jest jakieś dwie wioski po drodze, tak? Mernwim i Painbrook. No dobra. Wybrzeże Craigcroft. No okej. No to mamy troszkę tutaj, nawet w namiotle to trochę zajmie, nie? Jest kawałek od najbliższej, najbliższej teleportacji. Więc nie będę się tam udawał, bo ja sobie jeszcze zrobię pokój życzeń, wiecie, odbędę zwierzęta i takie sprawy. Ale tak, myślę, że o ile po drodze i w międzyczasie, jak będę to wszystko sobie sprawdzał, nie wyskoczy mi jakiś quest relacyjny, to tak udajemy się następnym razem na misję główną. Dzięki za dzisiaj. Dzięki, że jesteście, kronikarki i kronikarze. Niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia!